A teraz w zasadzie ostatni punkt naszej konferencji. Kolejna dyskusja panelowa, tym razem poświęcona roli uczelni ekonomicznych w stymulowaniu rozwoju Polski. Tę dyskusję będzie moderował pan dr Michał Możdżeń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Na sam początek chciałbym zaprosić naszych panelistów, pana profesora Bogusława Fiedora z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pana profesora Juliusza Gardawskiego ze Szkoły Głównej Handlowej oraz pana profesora Jerzego Hausnera z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przy takim zestawie mówców czuję się nieco onieśmielony. Ten panel, który ma potrwać godzinę, został pomyślany jako pewien panel odnoszący się do roli nauk ekonomicznych w Polsce w stymulowaniu rozwoju i we wspieraniu rozwoju, ale ja go chcę potraktować nieco inaczej, uwzględniając jednak mimo wszystko jakby stan rozwoju samych nauk ekonomicznych jako pewnej dyscypliny naukowej w Polsce, ponieważ uważam, że nie jest idealnie i mogłoby być lepiej, a siedzący obok mnie paneliści mogą naświetlić przyczyny, które za tym stoją. Trzech panelistów to bez wątpienia bardzo znamienite osobowości, nietuzinkowe, co jest istotną informacją, dlatego że wszyscy trzej prowadzili badania, które są niestandardowe, wychodzące poza dyscyplinę ekonomii, bardzo interdyscyplinarne i na początku chciałem powiedzieć, że to są ekonomiści heterodoksyjni, ale mogliby się obrazić, dlatego powiem, że są pluralistyczni. Wszyscy trzej łączą badania z praktyką i łączy ich też dosyć istotna kwestia związana z, nie chcę panom profesorom wytykać wieku, ale data urodzenia. Wszyscy urodzili się w drugiej połowie lat 40. i do dzisiaj pełnią istotne, albo nawet bardzo istotne, kluczowe funkcje w polskiej ekonomii. Pan profesor Fiedor, który jest specjalistą w historii myśli ekonomicznej, ale także ekonomii ekologicznej, pełnił od końca lat 90. właściwie wszystkie wyobrażalne, istotne funkcje w polskim świecie ekonomicznym i nie tylko polskim świecie ekonomicznym. Był rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wiceprzewodniczącym PTE, obecnie jest przewodniczącym Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN-u, także to jest naprawdę znamienita postać, która ma ogląd na to, jak wyglądają nauki ekonomiczne obecnie. Pan profesor Gardawski, myślę, że nie muszę Państwu go przybliżać, jest pewnym ideałem interdyscyplinarności, dlatego że jest socjologiem ekonomicznym i także dlatego, że skupia się na pewnym obszarze, który jest niezwykle kluczowy w obecnych czasach z perspektywy ekonomicznej, to znaczy obszarze problemów pracowniczych, tak? W szczególności problemów relacji przemysłowych, decydowania pracowników o tym, w jaki sposób firmy powinny też być prowadzone i wydaje się, że to jest obszar zaniedbany, a pan profesor Gardawski jest, można powiedzieć, dla wszystkich ekonomistów, którzy zajmują się sprawami relacji przemysłowych i ruchów pracowniczych, osobą kluczową, czy wręcz guru. Profesor Hausner całe swoje życie starał się łączyć teorię z praktyką. Profesor Gardawski wcześniej w rozmowie kuluarowej powiedział mi, że on jest jak omnibus, tak? Że można by go przypisać do 4 czy 5 dyscyplin naukowych i rzeczywiście bardzo trudno jest krótko scharakteryzować jego dokonania, ponieważ są po prostu bardzo bogate, także z praktyką łączy. I z tej perspektywy chciałbym troszkę, może nieco bardziej w oskarżycielski ton do panów profesorów uderzyć i zapytać, poprzedzę to jeszcze jednym pytaniem, ale zapytać, jakby mając
taki wpływ od początku lat 90. Na to, jak wyglądają nauki ekonomiczne w Polsce. Chciałbym panów zapytać, dlaczego nie jest lepiej z tymi naukami ekonomicznymi w Polsce, ale zanim do tego przejdę, skupię się na konkretnych pytaniach, chciałbym panów profesorów zapytać o pewne takie credo ekonomiczne, to znaczy, żeby panowie trochę sami o sobie opowiedzieli i biorąc pod uwagę to, że przyjmujecie perspektywę pluralistyczną, a mnie się wydaje, że trudno jest prowadzić badania w oparciu o perspektywę pluralistyczną, dlatego że system finansowania czy też wsparcia badań naukowych w obszarze ekonomii jest dosyć spetryfikowany pod tym względem. W jaki sposób sobie radziliście z tym? Jak szukaliście koalicji? Jak budowaliście te relacje? Może zacznijmy od profesora Fiodora. Bardzo dziękuję przede wszystkim za bardzo, jakby to powiedzieć, piękne przedstawienie mojej osoby. Myślę, że aż na tyle nie zasłużyłem, ale do rzeczy. Szanowni Państwo, gdybym chciał mówić o swoim credo, to przede wszystkim muszę zacząć od takiego stwierdzenia, że jak każdy z mego pokolenia polskich ekonomistów, musiałem się zetknąć z ekonomią marksistowską. Ale się nią nie zainfekowałem, gdyż przyjąłem od początku taką strategię pewnego, bym powiedział, eskapizmu. No, konkretnie, nigdy nie nauczałem ekonomii politycznej socjalizmu, mimo że pracowałem w Instytucie Ekonomii Politycznej. Od początku przede wszystkim skierowałem swoje zainteresowanie w stronę historii myśli ekonomicznej, przy czym głównie tej najnowszej czy nowożytnej, a więc poczynając od przełomu XIX i XX wieku, i traktowałem to też jako sposób zgłębiania, w owym czasie to nie było proste, współczesnej ekonomii, tej czy neoklasycznej, czy keynesowskiej, czy również instytucjonalnej. I mógłbym tutaj podać cały szereg prac, z których niektóre do dzisiaj są cytowane, które były temu poświęcone. Na przykład napisana przeze mnie w 1986 roku praca habilitacyjna Neoklasyczna teoria postępu technicznego na tle neoklasycznej teorii wzrostu. No, kto w owym czasie takimi rzeczami się interesował? Była to absolutnie egzotyczna problematyka. Nawet próbowałem to przelewać również na dydaktykę. Przez 2 lata prowadziłem wykład podstawy teorii ekonomii zamiast tradycyjnego wykładu ekonomii politycznej, socjalizmu i kapitalizmu, ale przez działający wówczas przy ministerstwie tak zwany Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych, po 2 latach ten przedmiot z wiadomych powodów został zdjęty z programu. Od końca lat 90. zacząłem się interesować bardzo szeroko ekonomicznymi problemami wykorzystania i ochrony środowiska oraz jego zasobów. Temu poświęciłem m.in. swoją pracę profesorską przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska z 90. roku. Przy czym tutaj moja postawa metodologiczna wyraźnie ewoluowała początkowo od natural resources and environment economics, czyli takiego ujęcia neoklasycznego, do ekonomii ekologicznej i sustainability economics. W ostatnim czasie jest jednym ze swoich wychowanków. Opublikowałem właśnie w tym nurcie w PWN-ie w języku angielskim 2 książki, mianowicie Changes in Contemporary Macroeconomics from the Perspective of Sustainable Development i całkiem niedawno w tym roku Natural Capital Valuation, Recent Advances from the Perspective of Sustainable Development. Z braku czasu, jeżeli chodzi o zdefiniowanie swojego kreda metodologicznego, to tak jak tutaj już nasz moderator zauważył, określiłbym to jako właśnie wieloparadygmatyczność, czy jako potrzebę pluralizmu metodologicznego ekonomii. Miałem sposobność w ostatnich latach sporo na ten temat napisać. I ta potrzeba wychodzi u mnie przede wszystkim z odrzucania neoklasycznego indywidualizmu, a przede wszystkim uniwersalizmu behawioralnego i metodologicznego. To oczywiście nie oznacza, że dla mnie poglądu, że należy rugować z ekonomii problemy związane z badaniem efektywności, czy nawet z robinsowsko, jakby to określić,
beckerowsko-friedmanowsko rozumianą racjonalnością, ale żeby zawsze pamiętać o szeroko rozumianych psychologicznych, jak chociażby w nurcie behawioralnym, aksjologicznych, znowu szeroko rozumianych, to nie są nie tylko etyczne, prawda, czy społecznych uwarunkowaniach decyzji ekonomicznych, wyborów, które podejmujemy. Podsumowując, bym powiedział w ten sposób. Nie akceptuję ekonomii redukowanej do swoistego rodzaju współczesnej chrematystyki, ale widzę potrzeby właśnie, bym powiedział, równoległego i równouprawnionego rozwoju nurtu pozytywnego i nurtu normatywnego w nauce ekonomii. Jeżeli mówimy na przykład o zasypywaniu pewnego, nazwijmy, może nie przepaści, ale rowu, który istnieje pomiędzy teorią ekonomii a ekonomią stosowaną, to dzięki temu możemy to bardzo dobrze robić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Gardawski, gdyby mógł. Proszę państwa, ja skończyłem co prawda studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki bardzo dawno temu. Potem miałem taki paroletni epizod ze studiami humanistycznymi i sam siebie definiuję jako socjoekonomistę w takim znaczeniu, w jakim Etzioni próbował budować, jemu może się nie udało, ale potem udało się wielu socjoekonomistom stworzyć ten nurt, który teraz wydaje jedną z głównych pism socjoekonomicznych, czyli Socioeconomic Review. Ja identyfikuję się z tym nurtem. Czyli to pierwsze moje przedstawienie się państwu. Drugie, jestem też blisko związany z socjologią. W tej chwili jestem bowiem na przepustce ze zjazdu socjologicznego, który się odbywa we Wrocławiu. Dzisiaj o 5 rano się zerwałem, żeby przyjechać. O 6 mam pociąg z powrotem, także ja o 17.30 się wracam, znaczy o 17 mam już kupiony bilet, o 17.30 będę musiał, kłaniam się panu, opuścić, bo inaczej nie zdążę na pociąg. Proszę państwa, ja rozpoczynałem swoją, ścieżkę badawczą od polityki społecznej, bo skończyłem politykę społeczną w Szkole Głównej Planowania i Statystyki i potem stosunkowo szybko, dzięki profesorowi Gilejce, zacząłem zajmować się studiami empirycznymi, a moim głównym przedmiotem zainteresowań, i jestem mu wierny do teraz, chociaż może już teraz nie tak intensywnie, jest świadomość ekonomiczna świata pracy, polskiego świata pracy. Ja opuściłem to, co się nazywa socjologią pracy, na rzecz dzisiaj rozumianej socjologii ekonomicznej i rozpoczęliśmy te badania jeszcze z profesorem Gilejką, a później miałem taki bardzo ciekawy i ważny dla mnie okres finansowania przez Fundację Berta dużych reprezentatywnych badań robotników właśnie w latach 90-95. To wpłynęło na całą dalszą moją karierę naukową. Czyli ja prowadzę badania empiryczne, interesuję się tym, co się nazywa wizje gospodarki dobrze urządzonej. Te wizje gospodarki dobrze urządzonej są bardzo interesujące w moim przypadku i w przekonaniu przedmiotem badań. Pokazują bowiem utrzymywanie się pewnych w długim bardzo okresie sposobów postrzegania gospodarki, a także wbrew temu, co początkowo nam się wydawało w ramach hipotez stabilności poglądów. Jeśli chodzi natomiast o problem metodologiczny, to tak jak i najpierw Etzioni, później ta duża grupa badaczy związanych z Towarzystwem Rozwoju Socjoekonomii, jestem w pewnym stopniu łącznikiem między ekonomią głównego nurtu a ekonomią socjologiczną. W każdym razie to, czego ja staram się uczyć studentów, to jest wbicie im do głowy wagi modelowania, które niesie ze sobą ortodoksyjna ekonomia. Oni zresztą, nie muszę ich do tego przekonywać. Moim zadaniem jest pokazanie im, w jaki sposób i dlaczego musi to być uzupełnione, bez lekceważenia. Musi być uzupełnione o socjologię ekonomiczną i to jakoś moim zdaniem się udaje. Czyli typ idealny
według Maxa Webera, to wszystko, co wiąże się wspomnianym przez mojego poprzednika indywidualizmem metodologicznym, nieuchronnym budowaniem modeli człowieka kalkulującego, niezależnie od tego, jak dalece my go uelastycznimy, jako fundament, który nie wystarcza, ale musi być akceptowany. Dlatego to podkreślam, że w mojej uczelni oczywiście jest grupa ekonomistów wyśmienitych, pierwszorzędnych, zresztą ekonomistów, którzy mają wrażliwość społeczną. Większość naszych ekonomistów to ludzie z wrażliwością społeczną, ale pojawia się taka tendencja, zapewne Państwo ją znacie. Jeżeli odchodzimy od ortodoksji, to ortodoksję odrzucamy całkowicie. I potem w kontach się śmiejemy z ortodoksji. Nawet u nas na uczelni jest parę osób, które zwłaszcza w okresie kryzysu tak podchodzą. Natomiast to, co jest problemem dla naszych studentów, to to, że po inwestowaniu półtora roku w trudną matematykę, po próbach samemu radzenia sobie z modelem, bardzo trudno przekonać, że to nie jest koniec świata, że trzeba, nie rezygnując z tego, nie porzucając, mieć świadomość konieczności dołączenia do tego socjologii ekonomicznej i pokazania, w jaki sposób realnie funkcjonują motywacje. Czyli tym się zajmuję, nie będę przedłużał, bo o 17.30 muszę wybiec, jak już Państwu i Panu Przewodniczącemu mówiłem. Bardzo dziękuję, Panie Profesorze. To będę starał się kontynuować ten temat. Wydaje się, że on jest bardzo, bardzo istotny. Profesor Hausner, gdyby mógł krótko przedstawić swój dorobek. Dzień dobry Państwu. Ja bardzo cenię sobie tę tezę Amartya Sena, który domaga się równowagi dwóch nurtów ekonomii. Nurtu, który zaczyna się od Arystotelesa, wiedzie przez Adama Smitha i który lokuje ekonomię jako naukę społeczną, która powinna mieć odniesienie do filozofii, zwłaszcza do etyki. I nurtu, który wywodzi się z oświeceniowych trendów w ekonomii, między innymi wiedzie od Kené, i który uważa, że naukę trzeba uprawiać tak, jak uprawia się nauki ścisłe. Amartya Sen domaga się, żeby prawomocne było uprawianie ekonomii w tych dwóch różnych sposobach. Ja przynależę do tego pierwszego sposobu, czyli dla mnie ekonomia jest nauką społeczną i posługuję się metodologią związaną z naukami społecznymi, ale absolutnie nie próbuję powiedzieć, że ekonomia oparta o matematykę, o myślenie ścisłe jest złą ekonomią czy niepotrzebną ekonomią. Ja uważam, że nie ma równowagi w ostatnich dekadach i tę równowagę trzeba przywracać. Ale w związku z tym to wcale nie chodzi o to, że należy w tej chwili odsunąć tamto, a zastąpić czymś innym. Jeśli chodzi o moją drogę rozwojową, to ja zaczynałem od ekonomii politycznej. Mówię o swoich pracach badawczych, nie chodzi o to, czego uczyłem. Różnych rzeczy uczyłem na tej uczelni. Od ekonomii politycznej i w późniejszym okresie moje studia z ekonomii politycznej doprowadziły mnie do zarządzania publicznego i polityk publicznych. Później po drodze zajmowałem się przez dłuższy czas ekonomią regionalną. Później przeniosłem się do ekonomii kultury, by kończyć swoją aktywność akademicko-badawczą, już tego nie będę zmieniał, tego obszaru, na obszarze, który określam jako ekonomia wartości. Czyli trochę tak, że wracam do tego, co na tej uczelni było dla mnie najważniejszym przedmiotem studiów, jakim była filozofia. Bo rzeczywiście najlepiej wspominam wykład z filozofii, to do mnie najmocniej docierało, więc po wielu, wielu latach do tego wróciłem. Natomiast gdyby pytać, kto jest moim gigantem, na ramionach których się staram uprawiać ekonomię tak, jak ja ją rozumiem, to jest to przede wszystkim Józef Schumpeter, przy czym mniej interesuje mnie teoria cykli i teoria wzrostu, a bardziej interesuje mnie przedsiębiorczość, innowacyjność, a zwłaszcza koncepcja rozwoju u Schumpetera, więc wszystkie te rzeczy, które może ekonomiści mniej doceniają, poza przedsiębiorczością i innowacyjnością, a które wydają mi się bardzo ważne, więc jego także studia społeczne są dla mnie istotne. Natomiast to, czym się w tej chwili zajmuję,
starając się powiedzieć, że trzeba przezwyciężyć indywidualizm metodologiczny, to nie znaczy odrzucić, ale przezwyciężyć. To jest to, że chciałbym wprowadzać do analiz ekonomicznych i rozumowania ekonomicznego inne kategorie. Szczególnie interesuje mnie kategoria społecznej czasoprzestrzeni i uważam, że przez taką kategorię można wyjaśnić logikę albo racjonalność gry rynkowej, a także tryby ekonomizowania. I uważam, że dyskusja na temat tego, w jaki sposób ekonomizujemy, jak się rozumie ekonomizowanie, w sensie takim fundamentalnym, podstawowym i dlaczego ludzie ekonomizują w bardzo różny sposób i który z sposobów ekonomizowania wypiera który i dlaczego, że właśnie trzeba poszukiwać tych wyjaśnień w czymś, co jest zmienne, a nie w tym, co jest niezmienne i uniwersalne. Bardzo dziękuję, a teraz przejdę do tego bardziej oskarżycielskiego tonu. Ponieważ rzeczywiście, to znaczy droga wszystkich naszych panelistów, jak widać, była drogą niestandardową. Wydaje się, że rzeczywiście poszukiwali swoich własnych tematów badawczych i swoich własnych perspektyw metodycznych, co jest niezwykle, niezwykle jakby takie optymistycznie, należy optymistycznie na to spojrzeć, ale z drugiej strony wydaje się, że ja jako taki młody adept, powiedzmy młody stażowo, adept ekonomii, tak dostrzegam pewien, że tak powiem, problem. To nie jest pewnie tylko problem Polski, ale Polski też z taką dominacją, takim prymatem myślenia jednak neoklasycznego, tego takiego, no, uczymy się na studiach Marshalla i tak dalej. I to w ogóle pewnie wynika z pewnego wahadła dziejowego, które wydarzyło się, prawda, na początku lat 90., co doprowadziło do tego, że wydaje mi się, że zapomnieliśmy trochę swojego dorobku, tak? Dorobku w sensie nauk polskich. No, jak się zastanowię nad tym, ja dopiero po wielu, wielu latach pracy naukowej odkryłem pracę kogoś takiego jak Kalecki, Łaski, Lange, ludzi, którzy byli, no, fundamentalnie istotni dla debat ekonomicznych i których, co więcej, myśli rozwijane są teraz dosyć aktywnie za granicą. No, jakby nie mam jakichś takich jednoznacznych danych, ale wydaje mi się, że w Wielkiej Brytanii jest więcej ludzi, którzy zajmują się myślą Kaleckiego niż w Polsce. W Stanach Zjednoczonych także. No, jest to trochę zaprzepaszczona szansa. Z tej perspektywy ja się zastanawiam nad tym, czy jesteśmy w stanie tak jakby odtworzyć takie myślenie kategorią pewnych szkół, konkurujących szkół ekonomicznych, które wydaje mi się, że zostało zaprzepaszczone. No, to jest też w kontekście pewnego takiego kartezjańskiego jakby ujęcia nauki, która ma być pewnym hierarchicznym zbiorem hipotez i twierdzeń, które mają z siebie logicznie wynikać. I wydaje mi się, że to, co się stało, to jest takie moje przemyślenie i chciałbym panów profesorów komentarz do tego poprosić, że to, co się stało, czyli to przesunięcie w stronę tego neoklasycznego nurtu, doprowadziło do sytuacji, w której ekonomia jako nauka znalazła się w pewnej kropce i znalazła pewną trudność w wyjaśnianiu pewnych kwestii czy pewnych problemów, które były specyficzne dla gospodarki polskiej. Pewnie nikt lepiej tego nie rozumie niż profesor Gardawski, który jakby to próbował tłumaczyć. I to oczywiście też jest pewien problem dla przyszłości, no bo jesteśmy jednak mimo wszystko specyficzną gospodarką, pomimo tego, co padało wcześniej, że być może już można nas uznać za rozwiniętych, pewne strukturalne własności naszej gospodarki powodują, że nie można jeszcze tak mówić. Ale chciałbym panów profesorów komentarz na temat tego, jak oceniacie ten dorobek nauk ekonomicznych tego ostatniego ćwierćwiecza? To jest dla mnie, a myślę, że również dla moich kolegów panelistów, pytanie bardzo kłopotliwe, dlatego że zachowując wszelkie proporcje, jesteśmy częścią tego środowiska. Ja zanim odpowiem na te konkretne trzy pytania, które pan jako moderator sformułował pod naszym adresem, to chciałbym się odwołać do pewnego badania, z którego raport sam napisałem. To było badanie przeprowadzone w ramach czy dla Komitetu Nauk Ekonomicznych.
Ja opracowałem dość szczegółową ankietę, która uwzględniała podział na dyscypliny, na subdyscypliny, które sam zaproponowałem, ale po konsultacjach z kolegami specjalistami z poszczególnych dyscyplin. Było sporo, chyba 140 respondentów. Kluczem były komitety panowskie w zakresie nauk ekonomicznych, również sekcja nauk ekonomicznych Polskiej Centralnej Komisji. I to jest bardzo obszerne badanie, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to odsyłam na stronę Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ja może powiem tylko o dwóch wnioskach, które z tego badania, zanim przejdę do tych trzech pytań, wynikały, po to, żeby właśnie troszeczkę zobiektywizować ten mój pogląd. Mianowicie zarówno w odniesieniu do dyscypliny ekonomia, jak i zarządzanie, ekonomia i finanse potraktowałem tam w tym badaniu łącznie, podkreślano, że z niewielkimi wyjątkami rozwój ekonomii i również zarządzania, ale w mniejszym stopniu w Polsce ma charakter wtórny czy też adaptacyjny, jeżeli patrzymy na to w skali międzynarodowej. Podkreślano też niedostateczne, ale rosnące, zwłaszcza wśród ekonomistów średniego i młodszego pokolenia, nawiązywanie do nurtu głównego w obrębie poszczególnych subdyscyplin, jak i na opóźnienia metodologiczne i analityczne, no, wyrażające się zwłaszcza niedostatecznym zakresem stosowania w badaniach empirycznych zaawansowanego instrumentarium formalnego. Z drugiej jednak strony, większość osób, które odpowiedziały na tą ankietę, to byli wybitni profesorowie, członkowie tych wszystkich panowskich komitetów, uznaje, że pozytywnie należy ocenić duży udział polskich ekonomistów w procesie transformacji polskiej gospodarki i jej restrukturyzacji, ich udział w gremiach doradczych. Nauki ekonomiczne, wynika z tych badań, nie tylko dostosowały się do gruntownych zmian w sferze gospodarczej w Polsce po roku 89, ale same zaproponowały kierunki tych zmian. Tutaj mówię o udziale polskich ekonomistów również w reformach. Natomiast podkreślano też, żeby skrócić wypowiedź, te wnioski ogólne wynikające z tego badania ankietowego, że stosunkowo znikomy w porównaniu do kolegów, że tak powiem, z Zachodu, był udział polskich ekonomistów w tworzeniu jak gdyby teorii transformacji socjalistycznej. No to jest problem oczywiście na szerszą wypowiedź. Natomiast wracając do tych trzech pytań, które pan tutaj pod naszym adresem sformułowałem. Tak, dostrzegam wciąż prymat myślenia neoklasycznego. Ja sam też zaczynałem jako ekonomista neoklasyczny zdecydowanie. Ale to według mnie to jest raczej nieuświadomiony czy implicite. Dlaczego tak to określam? Bo on moim zdaniem wynika przede wszystkim, zwłaszcza u ekonomistów młodego i średniego pokolenia, jeżeli można użyć tutaj jakichś lat, to 30-40-latków, z pewnej indoktrynacji ideologicznej w trakcie procesu kształcenia i poniekąd zrozumiałego też z punktu widzenia przyjętego w Polsce modelu transformacji, który ja nazywam modelem rewolucji kapitalistycznej. Czyli szybkiej liberalizacji, szybkiej prywatyzacji, ale z drugiej strony zapewne też było to procesem dostosowania się polskich ekonomistów, mówię znowu zwłaszcza o młodym, średnim pokoleniu, do mainstreamowego sposobu uprawiania ekonomii jako nauki i potrzeby, i chwała Bogu, coraz szerszego i z sukcesami włączania się do międzynarodowego obiegu naukowego. Po drugie, słabość heterodoksji, z całą pewnością ekonomia ewolucyjna, ekonomia złożoności, ekonomia postkeńsowska, to szkoła austriacka. Z czym to wiąże? Przede wszystkim z brakiem wyraźnych liderów w tym zakresie wśród ekonomistów starszego pokolenia. Pewnym wyjątkiem w tym obrazie może być nowa ekonomia instytucjonalna, na ile można jeszcze ją zaliczać do heterodoksji oczywiście, bo to jest dyskusyjne, jak i w czym sam mam drobny udział ekonomia ekologiczna czy ekonomia trwałości. Odczytam zrównoważenia. Generalnie też bym powiedział w ten sposób, że mamy w Polsce do czynienia z małą świadomością metodologiczną polskich ekonomistów. To znaczy, która jest skutkiem przede wszystkim katastrofalnie niskiego poziomu kształcenia w tym zakresie.
nie mówię tylko o studentach, mówię również o doktorantach, co jest szczególnie istotne. Mi się wydaje, że do wielu z nich, przepraszam za to porównanie, odnosi się przez parafrazę słynne zdanie pana Jourdain z Molierowskiego, mieszczanin szlachcicem, o do licha, przez 40 lat mówię prozą i nic o tym nie wiedziałem. Tak mógłbym to odnieść też do, że tak powiem, samoświadomości metodologicznej wielu polskich ekonomistów. Jeżeli chodzi o problem pozytywistycznego podejścia do nauki, ono dla mnie samo w sobie nie jest ani złe, ani dobre. Jest absolutnie potrzebne, gdyż przy wspomnianej już przeze mnie potrzebie multiparadygmatyczności czy różnorodności metodologicznej ekonomii jako nauki, czyli potrzebie tego równouprawnienia pierwiastka normatywnego i pozytywnego, byłoby niedorzecznością rugowanie z ekonomii myślenia w kategoriach efektywności czy racjonalności. Tyle, że jest to myślenie po prostu niewystarczające, nie tylko zresztą w ekonomii stosowanej czy polityce gospodarczej, ale także w teoretycznym modelowaniu. I może skrócę, i problem wsobności, jak pan to określił, nauk ekonomicznych. Ja tutaj bym rozróżnił w związku z tym dwa ontologicznie różne byty, mianowicie świat rzeczywisty i świat ekonomistów. Świat rzeczywisty i świat ekonomistów. Otóż jak patrzymy na historię ekonomii, a trochę się na niej znam, to można by tutaj, bym powiedział, mamy często do czynienia z tak zwaną wędrówką idei. To znaczy, że niezależnie od zmieniających się, bym powiedział, społecznych, technologicznych, ekologicznych, innych uwarunkowań gospodarowania, prawda, od zmieniających się megatrendów, używając języka Johna Nisbeta, cywilizacyjnych czy kulturowych, te po prostu idee krążą od kiedy ekonomia wyodrębniła się jako nauka w wieku XVII-XVIII do dzisiaj. No oczywiście nie mam czasu, żeby podawać przykłady takich idei, ale jest ich bardzo wiele. Wydaje mi się, że współcześnie głównie pragmatyczna orientacja w rozwoju, że pragmatyczna orientacja w rozwoju nauk ekonomicznych w Polsce, przechodząc do Polski, w okresie transformacji, mimo że niesie ze sobą pewną słabość w tym wymiarze czysto teoretycznym, kiedy oceniamy dystans do nauki światowej, stała się też czynnikiem relatywnej siły polskich nauk ekonomicznych z punktu widzenia polityki gospodarczej, polityki społecznej. Ale chciałbym zakończyć swoją wypowiedź czymś może nie tyle mało optymistycznym, ale takim stwierdzeniem, że pojęcie użyteczności w polityce gospodarczej, również w polityce społecznej, rodzi też sobą pewne niebezpieczeństwa. Mam tutaj na myśli rozwój tak zwanej ekonomii, nazywam to ekonomii życzeniowej, populistycznej, opartej na przekonaniu, że sprawcza wola polityczna może wszystko zmienić, niezależnie od tego, jakie są obiektywne uwarunkowania zasobowe, trendy demograficzne, technologiczne i tak dalej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, teraz proszę profesora Gardawskiego o zabranie głosu. Pan profesor Żyr przedstawił, tak jak zrozumiałem, ten paletę bardzo bogatą i taką fundamentalnie złożoną, z punktem, jeżeli dobrze zrozumiałem, na nowej ekonomii instytucjonalnej. Załóżmy, konstruuję w ten sposób pańską wypowiedź, dlatego że ja z kolei przyjmuję jako punkt wyjścia. No to ja z kolei wybiorę nową socjologię ekonomiczną. Teraz zresztą razem z profesorem Rapackim zrobiliśmy taką sporą książkę, w której on napisał część traktując nową ekonomię instytucjonalną jako punkt wyjścia. A ja zobaczyłem, czy można dopisać. Ja do Marka Granovettera też w niektórych publikacjach się odwołuję. No więc właśnie, no. Ale nie o tym chcę mówić. Chcę, nim powiem parę słów na temat oceny, jeżeli tam mogę sobie na to pozwolić, oczywiście oceny pewnych trendów ekonomii, to chcę powiedzieć, że prowadzę zajęcia na studiach doktoranckich i z przykrością stwierdzam, że doktoranci mogą nie znać historii myśli ekonomicznej. Mogą nie znać. I to jest problem, dlatego jeżeli mają podchodzić elastycznie do przyszłości, widzieć ją jako perspektywę otwartą, to powinni przynajmniej na zasadzie zależności ścieżkowej, wiedząc skąd przyszliśmy, nie wiedzą skąd przyszliśmy. Jeśli chodzi natomiast o problem, którym chcę parę słów powiedzieć, w dużym stopniu zgadzam się z panem profesorem Fiodorowem. Mało mam czasu, więc nie będę odpowiadał szczegółowo na pytania zadane na piśmie przez prowadzącego. Chcę powiedzieć, że
sam bezpośrednio miałem do czynienia, jeżeli tak można powiedzieć, z ekonomią w działaniu. Z ekonomią w działaniu. Zajmowałem się samorządnością pracowniczą i dialogiem społecznym i obserwowałem, w jaki sposób, przynajmniej od roku 80 do roku 89, kształtował się pewien nurt, który był niemożliwy do wprowadzenia w życie. To jest oczywiste. Nurt samorządowo-dialogowy, taki model specyficznego ustroju, który nie mógł być implementowany. Wybaczcie brzydkie słowo. Nie mógł być. Niemniej jednak stanowił on istotny trzon, na którym to trzonie funkcjonowały więzi społeczne, przede wszystkim Solidarności, ale też szersze. Otóż okazało się, że ekonomiści, moi koledzy, z którymi zresztą w pełni rozumiałem i co więcej popierałem, zdawałem sobie sprawę, że to nieuniknione, złamali kręgosłup temu formującemu się nurtowi. Ze wszystkimi ujemnymi konsekwencjami, ale podkreślam, inaczej być nie mogło. To jest dramat trochę tak jak grecki dramat, inaczej być nie mogło. Niemniej jednak przedstawiało się to w ten sposób, że rodzący się nurt dialogu społecznego, który wymagał negocjacji, został przerwany przez propozycję ortodoksyjnej reformy właśnie tej rewolucyjnej, o której pan profesorze mówi. Ja bym mniej dramatyzował, gdyby nie to, że w 91 roku latem okazało się, że koszt poniesiony, czyli złamanie kręgosłupu dialogu społecznego, partycypacji, nie był konieczny, bo trzeba było wrócić do dialogu i partycypacji, ale już na gruzach. Inaczej buduje się na gruzach. Wtedy, kiedy Leszek Balcerowicz, którego zasługi są olbrzymie, gdyby nie jego wiarygodność na rynkach finansowych, to Bóg raczy wiedzieć, jakby to dalej się potoczyło. Niemniej jednak w czerwcu 89 roku drukiem wyszła jego habilitacja i tam przedstawił on 5 wariantów modelu ekonomicznego, które mogą być oczywiście w kategoriach typów idealnych weberowskich. To nie było napisane w języku empirycznym. Tam przedstawił szereg typów. I najmniej efektywne ekonomicznie to gospodarka nakazowo-rozdzielcza, a kolejny, czyli nieco, zresztą jego zdaniem staczający się w perspektywie, potencjalnie staczający się ku tej gospodarce, to był taki wariant odpowiadający samorządowo-dialogowemu modelowi. Oczywiście on to pisał, jeszcze nie wiedząc, że historia tak się potoczy. Niemniej jednak doprowadziło to do sytuacji, w której mniej więcej po półtora roku taki Polaniego counter-movement się odezwał. Ale ten counter-movement odezwał się, wkraczając w obszar sfrustrowanych, zdenerwowanych. Ta frustracja czasami przechodziła w agresję. Ludzi, którzy tworzyli ten dialog przez tyle lat, którzy starali się, mieli zresztą swojego ideologa nieodżałowanego świętej pamięci, profesora Tadeusza Kowalika, który zresztą rwał szaty, że nie róbcie tego sam. Później wycofał się Jacek Kuroń, ale żeby nie przedłużać. Próba wprowadzenia modelu, który odpowiadał typowi idealnemu, zresztą próba tylko w sensie przeprowadzania przez legislację, bo w realnym świecie niewiele się dało wprowadzić, okazała się nieunikniona, niezbędna, pozwoliła krajowi wyjść z kryzysu, ale koszt, jaki zapłaciliśmy, był bardzo duży. I dlatego to był taki punkt, w którym nowa socjologia ekonomiczna, właśnie granowetterowska, Swedbergowska, jako uzupełnienie, ale powiedziałem uzupełnienie, a nie substytucja, stała się moją przesłanką metodologiczną w dalszych badaniach. Bardzo dziękuję. Profesor Hausner. Ja się zgadzam z opinią, którą wyraził pan profesor Fiedor, że polska ekonomia jest wtórna, naśladowcza, dostosowawcza. Ja tylko przedstawiłem wyniki badań własne. Ja się zgadzam z tą opinią, którą pan profesor zechciał przedstawić. Ale pytanie dlaczego? I chciałbym zaproponować 4 przyczyny, aczkolwiek niektóre z nich przedmówcy pokazywali. Pierwsze to hegemonia neoliberalnej ideologii, przy czym użyję tutaj tego określenia, mam prawo to zrobić, bo wracam z konferencji, w której mówiłem o Leszku Balcerowiczu jako gigancie
jako gigancie, w sensie pozytywnym, tak jak to Julek ujął przed chwilą, bo czymś innym, kimś innym jest Balcerowicz jako polityk gospodarczy, a kimś innym jest Balcerowicz jako ekonomista. I nie chcę oceniać, tak powiem, wartości jego pracy ekonomicznej, natomiast jako ekonomista, ja przypomnę, że on zaproponował rozwiązanie wszystkich uczelni ekonomicznych, łącznie ze swoją. Wszystkie uważał za siedlisko komuny, siedlisko wstecznictwa i złego myślenia. To był jego projekt, który on zaproponował, żeby zlikwidować i sprywatyzować i budować zupełnie od nowa. Otóż to jest tylko przejaw takiego skrajnej postawy, która zresztą wielokrotnie później wychodziła. Ja mogę powiedzieć, że z szacunkiem się odnosimy do siebie i mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo dobrymi kolegami. Natomiast wiadomo, że z Leszkiem Balcerowiczem się naukowo rozmawiać nie da, bo jeśli się ma inny pogląd, to natychmiast się człowiek dowie, że jego pogląd jest nienaukowy. I to kończy rozmowę. I ta presja, za którą szła presja mediów i presja rynku, po prostu powodowała, że oczywiście, no nie chcę powiedzieć, że ruki paszłam, ale generalnie to miało ogromne znaczenie. Po drugie, jest brak szacunku do własnej tradycji, własnego myślenia. Ja chcę wyraźnie powiedzieć, że to, że nie uczymy Langego, to jestem w stanie zrozumieć, bo przez 25 lat Langego uczyliśmy. I to był podstawowy podręcznik. Przy okazji podręcznik Langego jest bardzo dobrym podręcznikiem ekonomii. Jest bardzo dobrym podręcznikiem ekonomii. Ja mówię o ekonomii, tak? Natomiast, to nie mówię, że jest aktualny, ale jest bardzo dobry podręcznik i naprawdę uczył myślenia ekonomicznego. No ale oczywiście Lange jest podejrzany o wiele innych rzeczy. Natomiast dlaczego my w ogóle nie mamy, nasi studenci nie wiedzą o tym, że w Polsce rozwijał się i działał taki gigant jak Michał Kalecki? Ja w ogóle nie jestem w stanie tego zrozumieć. Chcę powiedzieć, że podjąłem wysiłek zrobienia serii filmów Wielcy Polscy Ekonomiści. Zrobiłem taki film naszym tutaj wysiłkiem naszego środowiska o Michale Kaleckim. Ja uważam, że to w programie studiów ekonomicznych powinno być, no nie zadawane i pokazywane przymusowo, ale studenci, którzy przychodzą na uczelnię ekonomiczną, powinni mieć zestaw filmów, które mogą sobie obejrzeć, ale jednocześnie to będzie miało sens, jeśli te filmy będą dołączone do programu nauczania, w których te osoby będą wymienione. Ja mam w tej chwili dwa scenariusze filmów do sylwetek Tadeusza Kowalika i Zdzisława Sadowskiego. Nie mogę dostać znikąd środków finansowych na to, żeby te filmy zrealizować. Mimo że mam reżyserów ze szkół filmowych, nie ma. Zrobiliśmy przy udziale moich studentów, bo prowadziłem seminaria, które polegały na tym, że robiliśmy materiał wsadowy, taki research dla sylwetek Czesława Bobrowskiego, Edwarda Lipińskiego i Oskara Lange. Być może panowie rektorzy, panie dziekanie, bo pan koordynował ten projekt, powinniście pomyśleć, żeby to przedsięwzięcie, które ja partyzancko robię, stało się przedsięwzięciem całego środowiska. To nie jest wielki wysiłek. Żeby zrobić serię, można ustalić listę. Tak? Ja oczywiście kieruję się swoją własną intuicją, swoim własnym przesłaniem. Taką listę wybitnych polskich ekonomistów, o których studenci nie mogą nie wiedzieć, jeśli chcemy szanować własną tradycję. To wstyd, że my tego nie mamy. Dlatego mówię o filmach, ponieważ no, trzeba mieć świadomość, że chodzi nie tylko o studentów, także i środowisko, w którym oni się wychowują. I to nie może być okolicznościowe, jubileuszowe. Po trzecie, no, powiedzmy sobie szczerze, tak się rozwinęło szkolnictwo wyższe w Polsce, a szkolnictwo ekonomiczne w szczególności, że wszyscy zaczęliśmy zarabiać i żyć z masowej dydaktyki. W związku z tym nastąpił zanik aktywności badawczej na naszych uczelniach. Ja nie mówię, że nie było prac badawczych, ale wyraźnie aktywność badawcza osłabła. No i czwarta rzecz, tu się zgadzam z profesorem Piedarem, że w polskiej ekonomii niemalże w ogóle nie ma refleksji metodologicznej, brak ośrodków, które się tym zajmują. Historia w Polsce się zdobyła na bardzo silne ośrodki myślenia metodologicznego, ale nie wszystkie nauki społeczne. No, ekonomia już jest pod tym względem moim zdaniem bardzo uboga. Ja przypominam sobie, że dwukrotnie broniłem Bogusława Czarnego, ponieważ recenzenci nazwisk nie wymienię, dyskredytowali jego dorobek naukowy, który jest jednym z nielicznych autorów poważnych prac metodologicznych. Aczkolwiek ja się nie zgadzam z jego podejściem metodologicznym, ale co to ma do rzeczy? Dałem jednoznacznie pozytywną recenzję jego habilitacji.
Co to ma do rzeczy właśnie? Brak szacunku dla tych ludzi, którzy podejmują ten trudny wysiłek w naszych środowiskach, jest po prostu niebezpiecznym dla nas wszystkich. To było moje wyjście. Ja bardzo Państwa przepraszam, ale muszę wracać, bo mam przepust tylko na jeden dzień. A w następny pociąg jedzie przez całą noc. Wypominanie mówię, to jest słuszne. Masz prawo, bo się zachowuje człowiek bardzo, bardzo zamiesany. Proszę Państwa, jeśli nie ma pytań, no wszyscy są zmęczeni, a jest bardzo gorąco, to naszych pozostałych panelistów chciałbym tylko poprosić o bardzo krótkie podsumowanie z perspektywą taką przyszłościową. Co musi się zmienić w ekonomii, żeby wyzwania, które stoją przed polską gospodarką, tak naprawdę przezwyciężyć. No, w szczególności mówimy o tym, że w ogóle musi się wydarzyć pewnego rodzaju zmiana jakościowa tak naprawdę gospodarowania w Polsce, tak? Z tej kosztowej konkurencyjności na bardziej innowacyjną. I to w perspektywie rosnącej, utrzymującej się globalizacji, bo ona trochę zwolniła teraz. No i przede wszystkim z punktu widzenia tych zmian technologicznych, które teraz występują. Także po bardzo krótkie takie podsumowanie bym bardzo panów profesorów poprosił. Może zmienimy raz kolejny, może pan profesor Hausner może niech zacznie, bo też musi niedługo wyjść. Nie, ja nie mam nic napisane, jestem przygotowany. A ja improwizuję. Dobrze. To w takim razie pan profesor Fiedor, co zrobić? Może mamy jeszcze tutaj sporo pytań, które moderator zadał pod naszym adresem. Ja może bardzo krótko wypowiem się w każdej kwestii, naprawdę po dwa, trzy zdania. Instytucje grantowe, zdolność do odfeudalizowania systemu badań. Otóż mój pogląd jest taki, że instytucje grantowe nie zastąpią porządnego finansowania badań w Polsce w postaci wspomnianej dzisiaj tutaj już czy subwencji, czy dotacji, będziemy to po staremu nazywać. Granty są absolutnie potrzebne, zwłaszcza i te polskie, i te europejskie, ale one nie zapewnią stabilności finansowania nauki w Polsce. Natomiast bardzo dobrze się dzieje, że dużo młodych ludzi, bo recenzuje te granty, stara się o granty i to skutecznie, że wchodzi w międzynarodowe zespoły badawcze. Natomiast punkt i punktoza, to jest katastrofa. To jest katastrofa. W zasadzie ja rozumiem absolutnie młodych naukowców, młodych polskich uczonych, w tym ekonomistów. Świetnie sobie się wpisują w ten nowy system, prawda? Ale to tworzy często sytuację, że mamy do czynienia ze zdobywaniem punktów poprzez wysoko czy nisko, nieważne, impact faktorowe czasopisma, ale to wcale nie oznacza, że mamy do czynienia z impact faktorem, ale to nie znaczy, że mamy do czynienia z impactem rzeczywistym, prawda? Tak się bardzo często dzieje. Ja to konkretnie śledzę na przykładzie, notorycznie recenzuję również habilitację i widzę, jak to działa. Ten system nie do końca według się mnie sprawdza, aczkolwiek, jak mówię, młodzi ludzie postępują w ramach tego systemu racjonalnie. Ja ich absolutnie rozumiem. Jeżeli chodzi może o wyzwania stojące przed polską ekonomią, zwłaszcza w kontekście czwarta rewolucja przemysłowa, relacja państwo-gospodarka. Może zacznę od tej relacji państwo-gospodarka. Otóż ja wyróżniam, napisałem na ten temat duży tekst nie tak dawno, jak gdyby cztery poziomy oddziaływania państwa na gospodarkę, może nawet pięć. Po pierwsze to jest klasycznie, czy też wąsko rozumiana regulacja publiczna, którą ja jak gdyby wpisuję, czy łączę z mechanizmem rynkowym. Następnie oczywiście polityka makroekonomiczna, następnie polityka mikroekonomiczna i instytucjonalna, która jest w Polsce, w kraju budującym wciąż według mnie jeszcze gospodarkę rynkową, wcale ona nie jest jeszcze zbudowana. No i wreszcie to, co można nazwać aktywnym, prowzrostowym oddziaływaniem państwa na gospodarkę, czyli szeroko rozumiana polityka strukturalna, która jest wielkim konglomeratem różnych polityk i sektorowych, i horyzontalnych, i tak dalej. Otóż w okresie tej czwartej rewolucji przemysłowej uważam, że absolutnie rośnie rola państwa. Nie maleje, tylko rośnie rola państwa, zwłaszcza w kontekście owej właśnie polityki strukturalnej. Bez aktywnego państwa nie poradzimy sobie z tymi wielkimi wyzwaniami, ja nie mówię, że zagrożeniami, wyzwaniami, które wynikają z tych podstawowych cywilizacyjnych, technologicznych, demograficznych, również i kulturowych megatrendów. W związku z tym powinniśmy o tym też więcej uczyć w ramach różnych... Przede wszystkim to też dla mnie oznacza, że
powinniśmy trochę zmienić orientację naszego nauczania, mianowicie może zacznę od takiego, to nie wiem, czy jest ujęcie anegdotyczne. Jeżeli zapytamy naszego przeciętnego studenta, przeciętnego nie w sensie, że on jest zły, tylko losowo wybranego, co rozumiesz przez inwestycje, to 95% studentów kojarzy inwestycje z inwestycjami finansowymi, czyli nie z funkcjonowaniem sfery realnej gospodarki. Powinniśmy więcej uczyć, jak funkcjonuje realna sfera gospodarki, czym jest inwestycja, również w sensie że ekonomiczny, w sensie rzeczowym. Czyli to wydaje mi się, że w tym kierunku powinny nastąpić istotne zmiany, jeżeli chodzi o strukturę kształcenia. No i wreszcie na koniec interdyscyplinarność badań. O tym już dzisiaj było sporo powiedziane. Myślę, że zresztą możemy mówić tutaj o interdyscyplinarności w różnym wymiarze. Możemy mówić w ramach dziedziny nauk ekonomicznych, prawda? Ale możemy też mówić o interdyscyplinarności w sensie wychodzenia ekonomii, czy finansów, czy zarządzania do spotykania się gdzieś tam z naukami społecznymi, z naukami przyrodniczymi, z matematyką i tak dalej, prawda? Więc po prostu struktura współczesnego świata jest tak złożona, struktura zjawisk gospodarczych i procesów staje się tak skomplikowana, że interdyscyplinarność nie jest dzisiaj żadną egzotyką, jest po prostu potrzebą. W związku z tym też uważam, że powinniśmy więcej dostarczać naszym studentom wiedzy, bo chcę się teraz koncentrować na kształceniu. Wiedzy psychologicznej przede wszystkim. Wiedzy psychologicznej. Skąd się bierze rozwój nurtu behawioralnego? No przede wszystkim ze świadomości, jak ogromną rolę uwarunkowania psychologiczne odgrywają, jak modyfikują tradycyjnie rozumianą racjonalność, że przytoczę chociażby tutaj tylko Kahnemana, czy Vernona Smitha, czy wielu innych. Ale wydaje mi się, nawiązując do tego, co mówił pan profesor Gardawski, również że boleje nad tym, że nie uczymy historii i socjologii naszych studentów. Że to zostało praktycznie wyrugowane z programów kształcenia. To nie chodzi o to takie tam obiegowe powiedzenie, że historia jest nauczycielką życia. Nie, ale po prostu jakaś elementarna przynajmniej wiedza w tym zakresie jest również bardzo ważna w kontekście nawet wąsko rozumianej racjonalności decyzji i wyborów ekonomicznych. Oczywiście od studentów nie wymagajmy od razu takiej interdyscyplinarności w sensie rozumienia zjawisk procesów gospodarczych, ale dajmy im chociaż jakąś wiedzę w tym zakresie. Pan profesor Gardawski, nie, czy Jurek, ty wspomniałeś o tym, że my w tej chwili nie nauczamy studentów historii myśli ekonomicznej. Wyjątkiem jest kierunek ekonomia, gdzie wykład, który zresztą prowadzę od paru lat, ma 15 godzin. Co ja mogę powiedzieć studentom o historii myśli ekonomicznej w ciągu 15 godzin? Dla młodszych chcę powiedzieć, że kiedyś nauczałem ten przedmiot bardzo, bardzo dawno, w wymiarze 120 godzin i wcale się nie nudziłem. Bardzo dziękuję. Na koniec profesor Hauser. Ja chciałem tylko powiedzieć, że z tą interdyscyplinarnością bardzo słusznie profesor Kozina na panelu wcześniejszym zauważył, że nie jest tak dobrze ze względu na to, że jesteśmy do niej zniechęcani w obecnym systemie. A dlaczego jesteśmy do niej zniechęcani? Jeśli napiszemy tekst na przykład w czasopiśmie, które nie należy do naszej dyscypliny, będzie nam trudno w ewaluacji go wykazać. To jest problem. To jest rzeczywiście problem. Ja myślę, że my mamy problemy zarówno w tej warstwie związanej z tym, co się w tej chwili wprowadza, jak i w takiej warstwie, która nas odrywa od myślenia o istocie uniwersyteckości. Więc ja nie chcę być bardzo pragmatyczny, ale nie można pominąć tych elementów pragmatycznych, a pan profesor Fiedler wspomniał o tym sposobie punktowania publikacji i tym, jak się jesteśmy zmuszani do zapisywania się do dyscyplin. Otóż powiem wprost, że to zapisywanie się do dyscyplin nie ma żadnego sensu. I nie wierzę w to, że to będzie pobudzało badania, będzie pobudzało pewien typ rywalizacji, ale nie będzie pobudzało rzeczywistych badań. Czy można znaleźć środki neutralizujące wewnątrz uczelni? Trzeba ich szukać. Między innymi przez to, by te środki badawcze, które uczelnia ma, można było wewnątrz uczelni uruchamiać, szczególnie na formowanie się nowych zespołów badawczych i formowanie się z pracowników, które są w wieku średnim i niższym, ale oni muszą przyjść własnym projektem i musi być to rzeczywiście, muszą być to ludzie z różnych struktur. Tak? Druga rzecz, dla mnie bardzo istotna,
to zrozumienie, że my jesteśmy coraz bardziej zagrożeni, nie tylko w Polsce, ze strony instytucji, które są nieuniwersyteckimi podmiotami kształcenia. I że będziemy tracić swoją pozycję, jeśli nie zrozumiemy, że nasza przewaga nie tkwi w tym, że potrafimy kształcić to, co się nazywa intelektem, czyli tą część instrumentalną, związaną z umiejętnościami. Ja nie mówię, że nie mamy tego kształcić, jasne. Mamy porządnie nauczać na uczelniach ekonomicznych matematyki. Nie rozumiesz matematyki, nie nadajesz się na studia ekonomiczne. Koniec. Koniec. Ale to, że mamy porządnie uczyć matematyki, to ciągle jest to, że my kształcimy pewną część, która jest warsztatowa i podstawowa, która służy do tego, żebyś robił w ogóle rachunek, bo w ekonomii trzeba liczyć. Nie potrafisz liczyć, to nie jesteś ekonomistą. Natomiast to wcale nie oznacza, że inni nie potrafią tego kształcić od nas lepiej i taniej i sprawniej. W dodatku wiele rzeczy z tej dziedziny będzie uczone tam, gdzie one będą przydatne w stosunku do tych zmian technologicznych, które są tam już wprowadzane. Znaczy, co my będziemy odtwarzać te technologie na naszych uczelniach? Nie, my musimy zrobić przygotowanie od tej strony. Natomiast to, czego inni nam nie mogą zająć, jeśli my się tym porządnie zajmiemy, to to, że musimy kształcić, w jaki sposób posługiwać się intelektem, czyli odcyfrowywać różne sytuacje, w których ten intelekt będzie służył, czyli umiejętnie adaptować do różnych zmiennych sytuacji i umieć je rozróżniać. A na końcu końców istnieje coś, co jest absolutnie niezbywalnym elementem, jesteśmy w tym przypadku częścią procesu, to jest kształtowanie osobowości, kształtowanie warunków rozwoju jednostki. My musimy kształcić elitę. A kształcenie elity oznacza, że musi być ten element formacyjny. I chcę wyraźnie powiedzieć, tu nie chodzi o studia humanistyczne. Ja nie proponuję studiować filozofii i humanistyki. Tylko ja się pytam, jak wyglądają nasze prace magisterskie i prace licencjackie, jeśli w ogóle wyglądają. No to odpowiedzmy sobie, czego wymagamy od naszych studentów. Za chwilę, jeśli nie wymagamy od tych studentów nic w tej innej sferze, to nic nie będziemy wymagali od doktorantów. I na końcu musimy zrozumieć, że nasza przewaga polega na tym, że my musimy traktować uniwersytet jako generator wiedzy społecznej, czyli wiedzy, która jest przydatna w różnych porządkach, nie tylko w tym porządku instrumentalnym, zarządczym, wykonawczym, ale również w tym porządku formowania imaginarium społecznego, po prostu rozmowy z ludźmi, uczenia ich myślenia ekonomicznego. I tu jest, nikt nas nie zastąpi, tak? Nie zastąpi nas telewizja, która oczywiście prymitywizuje wszystko. W związku z tym to wymaga od nas z jednej strony krytycznego spojrzenia na to, w czym uczestniczymy, krytycznego, ale z drugiej strony odpowiedzi na pytania, co my chcemy z tym zrobić u nas, na każdej z uczelni. Ja nazywam to uniwersytetem ideą, czyli chodzi o to, żeby każda uczelnia sformułowała własny sposób rozwiązania tych samych problemów, które mają uczelnie na całym świecie, ale własny, w oparciu o własną kadrę, o własną tradycję, o własne doświadczenie. Nie na zasadzie kopiowania wszystkich innych. Czy to jest możliwe? To jest, chcę wyraźnie powiedzieć, bardzo trudne, ale dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ zagrożenie jest bardzo poważne, my go nie doceniamy. Przypomnę, że są takie wielkie korporacje, które w ogóle od pewnego poziomu kształcenia kształcą już same i w ogóle nas nie potrzebują. Przypomnę, jak jesteśmy traktowani przez znaczącą część biznesu i to trzeba zmienić. Między innymi, jak oni do nas wołają soft, dajcie te miękkie kompetencje, bo tak cały czas mówią, tak? No dobrze, ale co się za tym faktycznie kryje? Co się za tym kryje? Czego naprawdę potrzebują? Czasu tych naszych studentów i odciągania ich od tego, żeby rzeczywiście poważnie uczestniczyli w procesie, który my musimy zorganizować, który nie może być tylko procesem kształcenia, musi być procesem także uczestnictwa w jakimś zakresie, w procesie badawczym. To, co mówię, nie jest próbą podważania czy krytykowania. To jest po prostu absolutnie niezbędna refleksja, że nie musimy po prostu bezkrytycznie, bezrefleksyjnie uczestniczyć w procesie,
którego istotne elementy wkrótce będą cofane. Ale to nie znaczy, że nic w tym procesie nie ma sensu. Każdą rzecz można zrobić po prostu dobrze i poprawnie i wtedy ona będzie procentowała na przyszłość. Ja miałem okazję być zaproszonym przez pana rektora Kaletę na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Gorzko tam mówiłem i między innymi mówiłem, przestańmy myśleć o programie nauczania przez pryzmat kierunku i programu nauczania, bo nie zmieścimy w programie nauczania tego wszystkiego, co dzisiaj tu powiedzieliśmy. No to jak jesteśmy niewolnikami programu nauczania i myślenia o kategoriach kierunku, tak samo jesteśmy niewolnikami myślenia o dyscyplinach, to nigdy się z tego nie wyrwiemy. Bo jesteśmy wtłaczani te nasze boksy, więc pan rektor będzie miał walkę po prostu każdego z każdym o tą pulę zasobów i jest to gra o sumie ujemnej, zamiast na naszej uczelni, czego my uczymy, wytwarzać przestrzeń dla gry o sumie dodatniej. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan profesor Fiedor jeszcze jedno zdanie. No, podpisując się obiema rękoma pod tym, co zwłaszcza w końcowej części swojej wypowiedzi Jurek Hausner powiedział, ja chciałbym jeszcze to może wzmocnić w ten sposób, że musimy też pamiętać, mówiąc o nauczaniu dla przyszłości naszych studentów, że nie tylko chodzi o przekazywanie im o to, żeby oni zdobywali wiedzę, umiejętności, kompetencje, ale my też musimy pamiętać, że uniwersytet jest od wychowywania. Kształtowania systemu wartości. Proszę Państwa, w Ameryce, akurat tak się składa, że byłem bardzo wiele razy tam, i dłużej, i krócej, stowarzyszenia absolwentów nie nazywają się stowarzyszenia absolwentów. Nazywają się Alumni Associations, stowarzyszenia wychowanków. Bardzo dziękuję. Proszę o oklaski dla naszych panelistów. Dziękujemy bardzo, Szanowni Państwo, na zakończenie ten, od którego zaczął się ten projekt, czyli dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej, pan profesor Stanisław Mazur. Szanowni Państwo, ja jestem pod wrażeniem, bardzo dziękuję za Państwa determinację i wytrwałość, bo to bardzo długi, intensywny dzień i nawet nie wiedziałem, że takie heroiczne akty miały miejsce, jak pan profesor Gardaski, który przyjechał o godzinie 5, wyjechał, żeby mógł dotrzeć i wraca, żeby wrócić nocą. Proszę Państwa, to był bardzo intensywny dzień, padło bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele mądrych stwierdzeń i wydaje mi się, że to jest to, na czym polega uniwersyteckość, że takie rozmowy są potrzebne, że to była mądra rozmowa. Znaczy rozmowa wykraczająca poza ważne, ale doraźne i krótkookresowe emocje, sprawy, interesy i że jeżeli my chcemy budować uniwersytet i nadawać realny kształt uniwersyteckości uczelniom ekonomicznym, to po prostu te rozmowy są niezbędne. Proszę Państwa, ja chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować tym osobom, które przez 2 lata w tej rozmowie uczestniczyły, bo tyle trwał ten projekt. To były setki spotkań i rozmów. Ale również dziękuję Państwu, tym, którzy dzisiaj uczestniczyliście w tym spotkaniu, że Państwo przyjęliście zaproszenie do tej rozmowy i wierzę, że to nie jest ostatnia rozmowa, a że sposobność po temu, żeby takie rozmowy kontynuować, po prostu niedługo się pojawi. Bardzo Państwu dziękuję.